Dobry, Maciek z tej strony z firmy Mavkar. Już wracam po jakimś tam chwilowym przeziębieniu i nagrywam dzisiaj dla Was bardzo popularny segment samochodów, czyli SUV-y, a jest to Ford Kuga, jak widać, pierwszej generacji, silnikiem diesla dwulitrowym. Silnik zbiera bardzo dobre opinie, występowała jeszcze benzyna w tych jedynkach 2,5 z Volvo, ale ludzie mnie się za tym oglądają, no bo wiadomo, jest to silnik troszeczkę bardziej wymagający większego serwisu i oczywiście większych kosztów. Przy okazji no najlepiej rzucić do nich instalację LPG. Tutaj jest przebieg 191 tysięcy, według mnie jak na 14 lat, dość niski, bo jakby robiła taka Kuga spokojnie, też samochody są dość duże, robią po 20 tysięcy i samochody są to rodzinne, to by miała teraz ile? 200? Przepraszam, 360, no tak, to ma połowę tego przebiegu, więc według mnie nie jest to dużo. I jeszcze dużym plusikiem jest to, że jest mocno ten pojazd wyserwisowany. Mamy bynajmniej wymianę na fakturze rozrządu. Chyba było to przy 166 i jeszcze chyba przy 180 jest takich grubszych napraw, bo jeszcze jest oczywiście mnóstwo faktur na inne mniejsze naprawy, klocki, takie rzeczy. Jest fakturka na wymianę turbiny. Fajnie się ten wóz wkręca, dobrze się odpycha. No też przyjemnie się nim jedzie i pewnie widzicie, że ma bardzo taki fajny kolor szary z Forda. Mi się ten kolor podoba, bo to jest taki między ciemną stalą a szarością. Bardziej teraz widzę na ekranie telefonu, że bardziej tu się w szarość pada. No i nawet jakaś tam nalepka dzieciaczka jest, to widać, że ktoś tutaj użytkował ten wóz rodzinnie. No i kolejny plus dla wielu osób może być to, że tych Kug nie ma za dużo, tak można powiedzieć 50 na 50, nawet mniej. I że jest to auto w wersji 4x4. Zawsze się to przydaje w jakichś sytuacjach. Wiecie, gdzie się zakopiecie, gdy auto wpada w jakiś poślizg, dużo łatwiej ten samochód jest wyprowadzić. No jest to na pewno bezpieczniejsze rozwiązanie. Wersja, jak widać, chromowane listewki z tyłu, z przodu, czujniki parkowania, przyciemniane szyby, a lusy są to chyba 17, ale muszę podejść, spojrzeć, to Wam powiem. Światła się włączają w automacie. Ogólnie przyjemnie się prezentuje, nie jest poobijana. No i myślę, że te serwisy to są dość, że tak powiem, drogawe te rzeczy, porobione z kuszą też ludzi, żeby się nią zainteresować, bo według mnie naprawdę trafił się ładny i przyzwoity samochód. Co do jakichś lakierowań, mierzyłem go miernikiem, zanim oczywiście zacząłem nagrywać. Z tyłu malowany był jakiś tam większe rzędy, 200-250 mikronów. Tylny błotnik, tam gdzie macie wlew i wycieniowane drzwi. Reszta wszystko jest w oryginale. No i widać, że samochód jest taki ładny, równy, spójny. Lampy nie są zmatowiałe, szyba nie jest pęknięta. No i dla niektórych osób duży plus, bo niektórzy nie przypadają za panoramadachami. Tutaj mamy zwykły daszek stalowy, więc to jest już z głowy dla niektórego klienta. No i co jeszcze o designie można wspomnieć? Mi się te Kugi bardzo podobają, bo wiadomo, wygląd z tej gamy, że tak powiem, gdzie wtedy wychodziło Mondeo, Focus i wszystko, ale to przełamanie na masę, jak spojrzycie, jest naprawdę fajne. Te duże takie, ale jakby spoilery srebrne, to jak widać po rejestracji, też to ładnie się prezentuje. No i te chromy nadają temu takiemu samochodowi, według mnie, ciekawego wyglądu i nie jest, na pewno nie postarzał się jak inne SUV-y, zwłaszcza SUV-y z Japonii czy z Azji. Nagrajmy sobie zatem wnętrze, a zacznijmy od dokumentów serwisowych. To jak widzicie, wszystkie wpisy w Fordzie do tej chwili, chyba do 15 roku, 93 tysięcy. Spójrzmy, co jest dalej. Proszę, tu macie kolejne. I później już było w tym Olingerze, gdzie był ten samochód później wykupiony. Zaraz Wam to za chwilę pokażę. Tu w 2000 roku, w 2021. A tu już macie jakieś sprawdzenie karoserii. Serwisy się nie kończą w 2021, są dalej. Jak widzicie, zaraz wszystko Wam pokażę. Proszę, ale jeszcze taka ciekawostka. On był skupiony jako używany w tym salonie Fiata i Steiera. Proszę, przy przebiegu 152 ktoś go kupił. Kiedy? Zaraz sprawdzimy. W 19 roku i zapłacił za niego 8,5 tysiąca euro, więc no praktycznie można powiedzieć 40 tysięcy 5 lat temu. Czyli widać, że przepraszam, 40 praktycznie parę, że te samochody jednak nie chcą niestety tanieć, bo ludzie lubią SUV-y. No i tu mamy więcej
jego papierów. Spójrzcie, te rzeczy, które wam mówiłem podczas pokazywania go na zewnątrz. Bardzo ważny Canlimen Wasserpumpe przy 157, czyli jest niedużo przejechane. Ile? 30 parę tysięcy. Niecałe. No i też to kosztowało 900 euro, więc jest zrobione porządnie też w tym stajerze. Proszę bardzo, tu też fajny wymiana oleju, troszeczkę taniej, jeszcze jakieś parę pierdołki. W 21 roku to macie w 20, tu macie w 22. Turbo Loader 636 euro. Też zrobione, przebieg jaki? Nie wiem, gdzieś tu wpisali, nie wpisali przebiegu. No ale macie zrobione. No i chyba ostatni jakiś przy 180. Jakieś parę pierdół powymienianych. Proszę, w 20 którym roku? W 23. O! No i to są jego serwisy, tu jeszcze jakiś przegląd. Więc tak jak mówiłem, auto fajnie wyserwisowane. Zaraz sobie przejdziemy do jego wnętrza, tylko to pochowam. Nagrywamy dalej wnętrze. Patrzcie, tu radio jest takie aftermarketowe z bajerkiem. Tu macie pilot, możecie sobie je włączyć, przełączyć. Jeszcze też kamera cofania. Proszę. O, ale jak widać zaparowała, bo niestety mamy ciągle deszcz. Ale fajne to radyjko, przybajeżone. Nie trzeba sobie zakładać jakichś innych. Macie Bluetooth, wideo, nawigację, Androida. Więc fajnie można sobie tutaj wszystko popodłączać, jak i swój telefon. Tu macie jeszcze taki pierdzielnik od czujników parkowania, wam pokazuję jak daleko mniej więcej jest. Fajnie jest to zrobione, nikt nie założy jakiegoś takiego brzydkiego kwadraciaka na środku deski i prezentuje się to dobrze. Dobra, radio już wam powiedziałem, to przejdę sobie od lewej strony. Tutaj lewa kółka ma taki wielki tutaj podłokietnik, ktoś lubi jeździć tak i trzymać sobie kierownicę w ten sposób, będzie mu wygodnie. Cztery elektryczne szyby, elektryczne lusterka, tu dwa małe schowki. Czujniki, włączniki od świateł. Mamy też tył przeciwdzielny oczywiście, przód. No i tu standardowe regulacje, wszystko na pewno dokojarzycie z Focusa. Tutaj dalej ekran, polskie jest menu na szczęście. Ford o nas troszeczkę dbał w tych latach. Tu sterowanie radia, no ale już tego radia niestety fabrycznego nie ma. Lub stety, dla mnie stety, wolę sobie tutaj mieć fajniejsze radio niż bawić się w takie przyciski. Kierownica skórzana z tymi srebrnymi wstawkami. Przechodzimy dalej. On ma system odpalania z przycisku power. Klima zwykła. Tutaj włącznik parkowania tych czujników. Przy podgrzewanie tylnej szyby. Jakichś cudów nie ma. Oczywiście 6-biegowa skrzynia biegów. To fajny plusik. Tu jeszcze też bajerek taki przyzwoity, że możecie sobie schować swoje własne okularki. Wiele samochodów to miało, potem nie miało. I powiem wam szczerze, że przydaje się to. Dalej co mogę wam pokazać? Deska krótka, czarne listewki. To prezentuje się tutaj tak. Z tyłu macie jeszcze ISOFIX. Dobrze, teraz nie widać. Tapizerka z taką krateczką, to się nie brudzi. Ładnie jak widać się przetegowywuje. Duży, wielki podłokietnik, to w amerykańskich wozach. O, moja kurtka zasłoniła, ale spróbujmy wam jeszcze raz pokazać. Naprawdę jest głęboki. Sufity czyste. Ogólnie przyjemne autko. Nie ma żadnych błędów, chodzi naprawdę nieźle. Tu jeszcze zobaczcie sobie mój boczek cały, niezniszczony, nie jest przetarty. I cóż, chyba o wozie to tyle. Wnętrze przyjemne, wiadomo, nie będzie jak nowe, ale też można powiedzieć, że normalnie zużyty do po prostu wieku pojazdu. No jeszcze dwa miejsca na kubki, no bo to też ważne, żeby sobie gdzieś mieć, postawić swoje picie. Tu schowamy do schowka pilot. Proszę. Już. No, jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to możecie napisać komentarz lub zadać je też przez maile lub media społecznościowe, takie jak Mavkar Auto na Instagramie czy też na Facebooku. I pamiętajcie, że każde auto jest opłacone. Możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu, a jeżeli nie macie tego auta jak dostarczyć do domu, to w rozsądnych pieniądzach mogę je wam dowieźć na lawecie. A jeżeli szukacie takiego auta z filmu jak to, a ono się sprzedało, mogę wam poszukać go kolejnego na zamówienie lub też jakiegoś innego, jeżeli moje filmy wam się oczywiście podobają. Pozdrawiam, cześć!